Pierwsza partia jeńców wprowadzonych do tej piwnicy tymi oto schodami składała się z 300 osób. Nawet doświadczeni kaci z NKWD nie potrafili uporać się ze swą pracą w ciągu krótkiej wiosennej nocy, bo takie sprawy starali się załatwiać nocą w tajemnicy. W następnych dniach przywożono już po 250 osób. Raz przyprowadzili chłopca na rozstrzelanie. Serce mi się ścisnęło. Siniegubow sprawdzał listę. Mówię mu: towarzyszu Siniegubow, czy mogę zadać pytanie? Tak, tak, proszę. Pytam, ile macie lat? 18. Gdzie służyliście? W Straży Granicznej. Mieli taki korpus ochrony pogranicza. Jak długo służyliście? Zaczął, niczego nie podejrzewając i uśmiechając się, liczyć na palcach. 6 miesięcy. W jakim charakterze? Telefonisty. Powiedziałem Siniegubowowi: więcej pytań nie mam, i natychmiast wyszedłem. Nie mogłem tam dłużej przebywać. Tego wieczoru już więcej pracować nie mogłem. Oni też polegli w walce, choć nie oddali ani jednego strzału. I zwyciężyli oni, a nie ich mordercy. Błochin, później generał bezpieczeństwa państwowego. Komendant NKWD Związku Radzieckiego, główny kat ZSRR. On wszystkich rozstrzeliwał. Nie siło, proszę. Kiedy po raz pierwszy zszedłem do sutereny, zobaczyłem, że Błochin kłada myśliwskie buty z cholewami na całą długość nogi. W kolorze brązowym. Nigdy nie widziałem takich butów. Wkłada skórzany fartuch koloru brązowego. Brązową czapkę. Rękawiczki z mankietami powyżej łokcia, brązowe. Domyśliłem się, że to jego odzież specjalna. I to mną wstrząsnęło. Wszyscy mieli taką odzież specjalną, czy tylko on? Tylko on. Zrozumiałem, że to na wypadek, gdyby trysnęła krew, bo kolor jego ekwipunku prawie nie różnił się od koloru krwi. Gdzieś tu obok rozlegały się strzały katów. Krajowe pistolety szwankowały. Wtedy Błochin przywiózł całą walizę niemieckich pistoletów Walter. Te nie szwankowały. Przez te oto drzwi wynosili okrwawione zwłoki. Wrzucali do ciężarówek, przykrywali mokrym od krwi brezentem i pędzili nocnymi drogami do Miednoje. Wszystkich Polaków pochowano w jednym miejscu. W każdym razie o tym mnie przekonywał Pawłow, który to nadzorował. Nawiasem mówiąc, prowadził na moją prośbę statystykę. Policzcie ile. Nie przez ciekawość, chciałem ocenić skalę. Czy pamiętacie teraz ile razy? 6295. Są jednak wyroki opatrzności. I wielu oprawców dosięgły one jeszcze na tym padole. Błochin zastrzelił się. Pawłow, zastępca Tokariewa, również. Rumanow, komendant kalinińskiego NKWD, postradał zmysły. Suchariew, kierowca Tokariewa,
zastrzelił się. Lecz co to obchodzi tych, którzy tu leżą w Miednoje? Minęły dziesiątki lat, lecz dzieci ciągle szukają swoich ojców, piszą listy. Drodzy przyjaciele, piszę do was z ogromną prośbą i nadzieją, że ktoś odczyta mój list, pisany po polsku, i pomoże mi w sprawie odszukania miejsca i grobu mego ojca Stanisława Karolczaka. Przebywał w obozie w Ostaszkowie. Jestem córką i marzeniem mego życia jest zapalenie świeczki na jego grobie. Sabina Witkowska zamieszkała w Warszawie. Ta świeca płonie, pani Sabino. To nieprawda, że ich nie ma. Oni są. Zawsze są z nami. Zarówno w przeszłości, jak i w dniu nadchodzącym. Jeśli żyje w nas pamięć i ból o nich, to znaczy, że oni też żyją. W naszym żalu jest nasze przebaczenie i zbawienie oraz nasza jedność. Blisko 1,5 miliona ludzi wywieziono z zachodniej Ukrainy i Białorusi. W strasznych obozach na Syberii, a nawet na ziemi Franciszka Józefa, pracowali i ginęli Polacy. Beria ponaglał swoich podwładnych, każąc ukończyć opracowanie akt śledczych w jak najkrótszym terminie i przedstawić Radzie Specjalnej NKWD. W miesiąc po tym Soprunienko meldował Berii o pracy wykonanej w obozie ostaszkowskim. W żadnym wypadku nie powinniśmy zostawiać tej plamy na przyszłości. Musimy wykazać, że jesteśmy gotowi budować nasze stosunki z Polską, z Polakami na podstawie całkowitej uczciwości, szczerości i życzliwości. Doradca prezydenta Rosji Siergiej Stankiewicz. Rangę symbolu ma to, że w Lesie Katynickim obok siebie spoczywają ofiary totalitaryzmu. Ofiary katów stalinowskich, i Polacy, i Rosjanie, i Ukraińcy, i wielu innych żołnierzy, ludność cywilna. Miejsce ich ostatniego spoczynku jest wspólne i pamięć o nich jest dla nas jednakowo droga. Uwalniając się od dziedzictwa reżimu totalitarnego, musimy ujawnić jego zbrodnie.